kotku, nie martw się! Słuchaj, kotku, nie martw się! W kawalerii wcale nie jest źle. W kawalerii wcale nie jest źle. Co ku śmigłak, to jest to? Co ku śmigłak, to jest to? Dwóch pilotów obsługuje go. Dwóch pilotów obsługuje. Ja stoję na tam. Dowódca drugiego szwadronu, porucznik Rafał Fudal. Co sobie zrobiłem? Weź to skarpetki. Masz, rozpożyłeś sobie? O, bąbel. Czego się ma otwarłeś? Mogę mu wejść do skarpetki? Przestań, proszę, byś to. Ja może powinien obowiązać się dosyć. Jeszcze gorzej brzuch. Wypiskarki? Pewnie mi się ślipiałem między sobą. Wszystko mokre. Gotowi? Jeszcze, jeszcze. No to ja miałem 15. Nieodłącznym etapem szkolenia okresu specjalisty w kawalerii powietrznej jest szkolenie narciarskie. Jego główny cel to umiejętność pokonywania terenu górzystego na nartach. Poza tym jest to bardzo dobry sprawdzian kondycji i wytrzymałości żołnierza. Większość z nich po raz pierwszy, a niektórzy niestety po raz ostatni mają narty na nogach. Teraz idziemy na razie wolno. Za nimi i z śladami i tam wyjdą na polanę i będzie mi dobra tata. Pięknie, to nawet nie mogę tego zrobić.
Dawaj na dół. Nie będę boli to. Boli coś? No to tak. No nie, jakbyś miał tupę fanartą. Ja ci kołka zrobiłem. Będzie to zjazd na czas, niemniej jednak tutaj w środku stoku instruktor tutaj Skir plus nasz instruktor będą oceniali również technikę. Będą oceniali technikę. Wtyczki są tak ustawione, że na pewno prędkości ani stylu na kreskę nie zaprezentujecie, bo będziecie jednak musieli trochę te narty zakrawędziować. Ustalamy, że pod lasem. Jak jest meta, zatrzymują się na dole, odpinają narty i z lewej, z prawej strony stoku, patrząc od dołu na stok, podchodzimy do góry, żeby dopingować swoich kolegów. Uważać tam na dole, nie tarasować drogi, nie tarasować mety, tylko stanąć jak najbardziej pod lasem. Pytania do mnie słucham. Start. Puść te narty bardziej. Bardzo ładnie. Tak, poszedł. Go! Bracie, dawaj! Bracie, proszę, ja ciebie, ale jedzie! Kurwa! Dawaj, jedzie! Na końcu się gleba. Dawaj, Jogi! Dawaj! Dawaj, bracie! Bracie! Jogi! Wal do swoje! Go! Wujek, naprzód! No wujek, napieraj! Nie, lewą dostawiaj! Stajesz i jedziesz! Kto to jest? Co on tak ci? Jedziesz, jedziesz dalej! Stajesz! Kaszka! Nie śmiać się, ciszej! Jeszcze końcówka. Wszystko dlatego, że się prostuje na nas. Tak jak tak. Skończyło się szkolenie narciarskie. Jedziemy na poligon, gdzie pierwszy szwadron pokazuje, co potrafi. Porucznik Wojciech Ruchała, oficer sekcji operacyjnej. Pierwszy szwadron przed odejściem do cywila zostaje poddany ostatecznemu sprawdzianowi, kompleksowemu ćwiczeniu taktycznemu szwadronu kawalerii powietrznej ze strzelaniem amunicją bojową.
pierwszy i drugi szwadron 7 batalionu wchodzi w skład sił szybkiego reagowania NATO. Jednak aktualnie każdy jest na innym etapie szkolenia. I dajesz tutaj sygnał. Jeżeli będą już jakieś 300 metrów, to już dajesz sygnał, że idą. Wtedy będzie, wiesz, cisza. Po linii. Będziemy na nich czekać. Po linii, nie tam, gdzie się krzyżysz, kurwa, tylko przylatujesz chwilkiem i tu meldujesz. Następnym elementem szkolenia specjalisty jest działanie szperaczy. Rozpoznanie dróg marszu i rejonów rozmieszczenia. Zamykasz całą ekipę od przodu. Chodź tutaj. Chodź. W tej starej szafie? W tym rozebranym? Na ten nosek. Po lewej stronie, widzisz? Chyba leci w podróż. Padł. I tak zaspał. Myśl, co robisz, kurwa. Na ten nosek, nie wiem. Leba. Nogi szeroko. Ile jest z tobą jeszcze? Stawaj. Stawaj. Ręce na kark. Na kolana. Chyba teraz ty odłożysz broń. No już! Broń nad głową i do mnie. Cały czas obserwujesz z tyłu. Odbierz mu giwerę. Czuwaj na brzuchu. Dawaj. Dobra. Stawiam się na drodę. Padli. Ręce na kark. Szybciej! Meldować. O, strata. Wyżej nogi. Żadnych strat, tak?
Rozjemca to rozjemca 2 melduje przejrzenie broni. Amunicję zużyto 100%, odbiór. Szeregowy kołodziej. Chłopaki z pierwszego szwadronu skończyli bitwę i odchodzą do cywila. Szczęściarze. Ćwiczenia naszego batalionu obserwował wiceminister obrony narodowej. Chodzi o wyrzutnie rurowe. Kiedyś była taka WP-8. I do wódku, bo tutaj akcja. Teraz powiem się o nie przed wysadzeniem desantu z broni pokładowej ostrzymuje. Jeszcze go przygrywają. W tym momencie będzie desant. To co było tam przy kolonie. Ale oczywiście, że tak, oczywiście. I tutaj ten moduł właśnie uderzeniowy i transportowy razem rzeczywiście bardzo tam, tam nam brakuje jeszcze coś, wiesz. No pośrodku, tak, nie? Tak, brakuje. Coś no, ale takiego. To już pan ministra jak widzi, że brakuje na pewno. Ja widzę. Uzupełni to. No mam nadzieję. Wiesz, mam nadzieję, że się to uda. Batalion, Basus! Batalion na prawo! Bas!
Panie ministrze! Dowódca 7 batalionu kawalerii powietrznej, major Kałkowski, melduje batalion na zbiórce zgodnie ze wskazem. Dziękuję. To krzykniemy chłopakom, proszę. Czołem, żołnierze! Czołem, panie ministrze! Doskonale. Batalion, posłuch! Batalion, spuści! Nawet bez treningu? Nawet bez treningu. Bałem się, jak wyjdzie, bo to... Gratuluję, chłopaki, dziękuję bardzo. No, przyjechaliśmy do was, żeby z bliska obejrzeć to, co niektórzy oglądają na filmie. Mogę powiedzieć, że gratuluję wam tego, że poprzez waszą służbę i poprzez to, co również telewidzowi mogą obejrzeć, pokazujecie, czym naprawdę jest wojsko. Dla mnie takim kryterium, jeżeli idzie, bo niektórzy krytykują, tam czasami tłuste słowa latają, była moja żona, która powiedziała, jak ma być w wojsku, przecież to są chłopaki, które ćwiczą, a nie, to nie jest salon. A więc panowie, dziękuję za to, co robicie, dziękuję waszym dowódcom i wam. Wiem, że to kosztuje trochę potu i wysiłku, także myślę, że o jednej sprawie nie można zapominać. Dla mnie przynajmniej, służba w wojsku, ja ją uważam za niezbędną. Z takiego powodu, panowie, że wojsko, służba wojskowa uczy odpowiedzialności za drugiego, za kolegę. I muszę wam powiedzieć, że w życiu to się bardzo przydaje, kiedy człowiek wie, że może liczyć nie tylko na siebie. Jeżeli jesteście w pododdziale, jeżeli wykonujecie ćwiczenie, jeżeli jesteście w warunkach poligonowych, bojowych, to wiecie, że musicie ze sobą współpracować, że będzie zależało powodzenie i bezpieczeństwo każdego z was od tego, na ile będziecie zgrani, będzie ze sobą współdziałać. Nie muszę mówić, że w życiu w Polsce nam jest to bardzo potrzebne. Dziękuję wam, panowie. Dziękuję bardzo. Nie? No, no to... Koniec tej zabawy. Dziękuję bardzo. Powodzenia. No, powodzenia, chłopaki. No, no dobrze, idziemy. No, idziemy. Co? Panie generale, odproszę. No. Człowiek generale? Elegancki, zerowo zmaskowany oficer. Bo on w tym filmie gra, panie generale, tylko się zamaskował, żeby go nie można było poznać. Oczywiście. Wszystkiego dobrego. Człowiek generale? Dziennikarze pytali ministra, czy jesteśmy poniżani i pokażani przez kaprali. Jak rozumiem, w ten sposób pan redaktor uchwycił istotę tego, co pokazywaliśmy w tym filmie. Tak ma być? Nie, ja pytam, czy to jest istota tego. Myślę, że dostrzegł pan, że po pierwsze pokazuje się tam proces, w którym kształci się żołnierza. Żołnierza, który w konsekwencji jest świetnym, dobrym profesjonalistą. I że w związku z tym metody, które się przyjmuje, aby osiągnąć ten cel, są również takie, również mogą drażnić wrażliwe ucho. Ale informuję, że wojna nie jest salonem. Wrogu te ataki na nic! Wrogu te ataki na nic! Drugi szadron broni granic! Drugi szadron broni granic! Salwa gnetu w ręku błyska! Salwa gnetu w ręku błyska! Niech go wróg poczuje z bliska! Niech go wróg poczuje z bliska! Mundur działa jak przynęta! Mundur działa jak przynęta! Pragną dotknąć go dziewczęta! Pragną dotknąć go dziewczęta! Beryl został moją panią! Beryl został moją panią! Życie swe bym oddał za nią! Życie swe bym oddał za nią! O, zajdzie mu za skórę, jeśli zajdzie.